アスカ、ね、なんかお腹空いてるでしょ、うん、何食べたい？何でも食べたい。どういうこと？何でも食べたい。天ぷら、そば、ラーメン、チーズベーガー、サラダ、寿司、刺身、何食べたい？本当に君教えてください。全部全部食べたい。アスカ chce zjeść cokolwiek i by zjadłby wszystko. Jest tak głodna, ponieważ od rana byliśmy u fryzjera. Jak wygląda moja nowa fryzura? Pięknie. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to go zobaczcie, ponieważ jest on w deskrypcji. A my z Aską pójdziemy poszukać coś do zjedzenia. Do zobaczenia w restauracji. Wróciliśmy właśnie z Aską do centralnej części Shinjuku. Za mną jest główna stacja Shinjuku, ale dalej nie wiemy, co mam jeść. Aska szuka w telefonie jakiegoś dobrego miejsca, aby coś zjeść. Ten kaosi jest o waszym misketano? Mada. Jeszcze nie wiem, będziemy dalej szukać. Dobre wieści, w końcu znaleźliśmy jedną ulicę z restauracjami, którą właśnie idziemy w górę. Będziemy przechodzić przez główną stację Shinjuku również i wokół nas jest jedzenie. Aska chce coś zjeść zdrowego. Ja zazwyczaj idę za cheeseburgerami i tak dalej, ale zobaczymy, co znajdziemy w tym miejscu, ponieważ Shinjuku jest spore. Jest dużo restauracji, jest ich pełno, są zazwyczaj zapchane ludźmi, ale znalezienie tego, czego chce się zjeść, może być trudne. I mimo że znamy Shinjuku mniej więcej, to jednak czujemy się lekko zgubieni, jeżeli chodzi o znajdowanie restauracji. I biedna Aska już nie ma sił, aby iść. Powoli sobie idzie ze mną, ale jak tylko zje, nabierze sił i będziemy iść dalej przez Shinjuku. Restauracje, mamy takie menu tutaj. Jest coś bardziej zdrowego. Do deska? Oishi so? Okej, okay. Idziemy do restauracji. Ja za to mam talerz proteinowy z kurczakiem, awokado jajkiem, pomidorem, kuskusem oraz ryżem, pęczakiem i tak dalej. Tylko widzicie na tym talerzu. Wygląda on przepysznie. Jest to dość droższa wegańska restauracja. Cały zestaw z kawą, z Aski sałatką, wynosi około 5000 jenów. Ale czemu nie? Zdrowie nie ma ceny, prawda? Zjedliśmy, mamy pełne brzuchy. Aska, dojdeś taka? Oś kata, jeszcze smakowało, powiem wam, że jak na wegańską restaurację serwującą kurczaka. Było to dość dobre jedzenie, drogie, ponad około 5000 za nasz posiłek, to jest zdrowe. Tak naprawdę w dwójkę, w większości restauracji zjemy za niecałe 2000 jenów, więc był to mały wydatek, ale od czasu do czasu można zjeść coś zdrowego, troszeczkę droższego, ale też świeżego. Poza tym znalazłem dla was, moi drodzy, wegańską restaurację na stacji Shinjuku, Mr. Farmer. Zostawię link w deskrypcji. Jest kolejna ta restauracja jeszcze w Komazawa Daigaku, niedaleko Parku Olimpijskiego, więc kiedyś zrobię całą broszurkę z listą wegańskich restauracji, abyście nie musieli latać jak kurczaki bez głowy, szukając danej restauracji. A my teraz Aską wychodzimy ze stacji Shinjuku, jest to główna stacja teraz, gdzie się znajdujemy. Jest od groma ludzi i wychodzimy tym samym wyjściem, którym wcześniej wyszliśmy, aby pójść do budynku rządu Tokio. Ale tym razem zamiast skręcać w prawo jak ostatnio, to pójdziemy w lewo, ponieważ zabiorę was do sklepu z używanymi mangami, grami, anime, figurkami, modelami i cokolwiek otaku by zesieli oraz fani Japonii. I widzę, że jesteście do tego przed stacją jakiś protest związany z Ukrainą. Zobaczymy, co się dzieje. Pogoda jest taka sobie, troszeczkę się zepsuła ze wcześniej, już jest pochmurnie.
bardziej deszczowo, ale mimo wszystko jest dalej dość sporo ludzi. Możecie sobie kupić płytę z CD. Zagraniem poza tym, po mojej prawej stronie jest stacja autobusowa. Po lewej stacja pociągowa. Dzięki. Obrońcy Ukrainy po mojej prawej. Zbiórka na Ukrainę, nawet dalej w Japonii. Więc tak samo jak korona, tak samo rzeczy związane z Ukrainą dalej mają swoje miejsce tutaj w Japonii. I mimo że tutaj w Tokio rząd japoński powiedział, aby ludzie już mogą przestać nosić maski na zewnątrz, to dalej ludzie wokół mnie, dalej luźno 90% ma na sobie maski. Ja oczywiście chodzę be, do tego ja mam to, w razie czego mogę sobie zakryć twarz, czego i tak nie robię na muzycy. Ale ucinamy tutaj i do zobaczenia podczas trzeciego odcinka, ale tym razem w tym sklepie. Cześć!